Witam serdecznie moje kochane skorpiony. Zobaczmy, co też tydzień Wam przyniesie. Sama jestem ciekawa, bo mam 5 aspektów ogólnie w skorpionie. Jestem słoneczną panną. Cała reszta to skorpion niemalże, także zobaczmy. W ogóle bardzo cenię ten znak. Cóż to mamy? Ósemka. Ósemka mieczy. Już się pokazała w czytaniu. Buławy. Coś odchodzi dla tych moich skorpionków. I królowa mieczy. Czyli walczycie. Dobrze, moje drogie skorpiony. Ogólnie energia tygodnia to jest tak. Muszę coś zrobić ze sobą, bo inaczej zwariuję. No, muszę wykonać jakiś ruch, bo coś stracę. I takie myślenie, takie bawienie się swoimi emocjami tak naprawdę. Nic się nie dzieje, co by mogło na to wskazywać, ale głowa, praca, wnętrze, introspekcja, kurczę i na koniec walka. I to jest fajne. Ta walka mi się podoba na samym końcu. Dobrze, moi drodzy, zaczynamy czytanie w strefie finansów, tak? Zawodowej finansów. Czyli tak, ogólnie w strefie zawodowej czułyście się zamknięte, tak? Zamknięty krąg. Kurde, nic nie dociera do mnie, nie dochodzą informacje, nie mogę, nie wiem, jak przeszedłem, jak mi się udało, czy coś zrobiłem. Przecinacie to, niszczycie te miecze, rozwalacie je po prostu, ale to taką siłą rozwalacie, że macie dość. Wy od środka czujecie w tym tygodniu, że wy musicie coś rozwalić, coś, to jest tak silna energia, bo to nie jest zamykam się i myślę, nie, tu już nie ma czasu na to myślenie, tutaj jest siła, walka, ruch i to taki niemalże czasami jak takiego rozwścieczonego byka. Nie, ja muszę coś zrobić, nie wiem, czy to są, nie wiem, no muszę coś zrobić, tak? Muszę zmienić kierunek działania, ja muszę wiedzieć, ja muszę się dowiedzieć, zbieram informacje, tak? Tutaj dochodzę, tu coś robię, tu pytam się tego, tu tego. Musi się coś zadziać, bo jak się coś nie zadzieje, to się po prostu wścieknę, tak? Dowiadujecie się o jakiejś stracie, tak? Znaczy o stracie, to jest taka strata na zasadzie być może emocjonalna, być może, ale jest to strata taka, która już nie boli, bo trójka mieczy mówi o tym, że jest ból, tak? Ale dobra, straciłem, okej, bo straciłem, dobra, straciłem pieniążki, tak? Straciłem pieniążki, partner biznesowy mnie oszukał, tak? No dobra. Ale w sumie gdzieś głęboko spodziewałem się tego, tak? Ja jestem uczciwy, a to jest na kaczych nóżkach, tak? Że nie powiem inaczej. No i dobra. I na tym się kończy. Na tym się kończy, idę dalej, tak? Walczę, wchodzę w energię królowej mieczy, czyli siła. Budujecie się na nowo, tak? Ja mam siłę, nikt mnie nie pokona. Ja już przeszedłem z tej ósemki, ja powalczyłem. Nawet straciłem te pieniądze. Dobra, straciłem pieniądze, straciłem kontrakt, straciłem pracę, ale idę dalej, bo nic mnie już nie zatrzymuje. Ja to wszystko przetrwam, ja się buduję na nowo, ja już wiem, czego chcę i ja zaczynam swoje nowe jutro, tak? Ja nie płaczę nad rozlanym mlekiem, mimo że przeszedłem stratę w tym tygodniu, tak? Coś straciłem, coś odeszło. Kurde, jest to takie... ale nie płaczecie nad tym. Okej, no dobra, ludzie zachowali się nie tak, jak potrzeba, tak? Czy w pracy. Straciłem kredyt na przykład, nie dostałem tego kredytu. No i dobra, nie dostałem, idę dalej. Muszę sobie poradzić bez tego kredytu, tak? Czy muszę poszukać innego rozwiązania? Ale ja to już wiem, czyli nabieracie energii, siły. Jest to siła mieczu, to nie jest wasza energia, ale ona jest wam potrzebna. Ponieważ wyszło na ten tydzień, to jest wam ta energia, moi drodzy, potrzebna. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. W sprawach uczuciowych, w sprawach prywatnych, jeżeli chodzi o single, nie widzę nic, moi drodzy, po prostu bawcie się. Bawcie się, rozwiązujcie stare tematy, tak? Zakańczajcie coś, co was nie satysfakcjonuje. Jesteście wolni, tak? Potrzebujecie tej wolności, musicie się wykreować, czyli musicie zebrać te... Czyli uciekacie ze stagnacji, tak? Budzicie się, walczycie. Jeszcze nie wiecie, o co walczycie. Po drodze coś tracicie w związkach, tak? Znaczy w związkach, jeżeli chodzi o singli.
i kreujecie się, czyli i kreujecie się, wracacie już po części wracacie, nawet wręcz bym powiedziała, że przeskakujecie swoją energię królowej kielichów, tak? Przeskakujecie i wskakujecie na królową mieczy, czyli jestem stabilna, stabilny, wiem czego chcę. Nie zranisz mnie tak łatwo, nie pozwolę się już więcej tak zranić. Jestem kreatywna, jestem piękna, jestem wspaniała, jestem otwartą istotą, ale istotą wiedzącą czego chcę i stawiającą ekstra granice. Dobrze, moi drodzy, moi drogi single. Jeżeli chodzi o związki, to tutaj tak, godzimy się, seks, fajnie, super, ekstra. Mówimy sobie, nie chcemy więcej takich strat, tak? I ustalamy takie nasze granice, rozmawiamy, czyli jest ta rozmowa, są te rozmowy prowadzone, ok, gniewaliśmy się, coś w naszym związku nie grało, tak? Ok, trzeba to zmienić. I jest po prostu burza. Burza, jak dym, co podoba się i Wam, i partnerowi, tak? Tracicie coś ze stałego, odrzucacie coś, tak? Coś odchodzi od Was. To jest troszkę bolesne, bo to było takie stabilne, może dawało w pewnym momencie stabilizację, coś kreowało, tak? Ale to się odsłoniło, musiało się odsłonić i odeszło. I teraz Wasz związek jest oparty na silnych podstawach. Silnych, mocnych, żelaznych podstawach, tak? On się zaczyna budzić, on się przeobrazi, on przeszedł z ruchu, seksu, czystej. To tak jak w małżeństwach, tak? Jest kilka etapów, które przechodzimy i wchodzicie na ten najbardziej najstarszy, najmocniejszy etap związku. Czyli wchodzicie na coś pięknego, czyli na coś, co jest bardzo rzadko rozerwalne. Pamiętajcie o tym. To jest przepiękne czytanie, jeżeli chodzi o skorpiony, moi drodzy. Jest jeszcze taka mała dygresja, że moi drodzy, dowiadujecie się, moje drogie skorpionki, bo tutaj aż mi się rzucało, czytałam o życiu prywatnym waszym, ale muszę wrócić do takich spraw ogólnych, tak, że niektóre skorpiony czekały na... znaczy, dojdą ogólnie informacje, które troszeczkę zburzą wasz światopogląd, prawdopodobnie odnośnie spraw sądowych, no jakichś spraw urzędowych ogólnie, tak, i wiecie, że coś poprzez to stracicie, ale... tak jakby z partnerem, kobieta, która przy Was stoi, czy mężczyzna, który przy Was stoi, powie, nie bój się, przejdziemy przez to, damy radę, jesteśmy razem, pomożemy sobie nawzajem, bo jesteśmy, przeszliśmy już przez tak wiele, że damy radę iść dalej, tak? Czyli nie martw się i odrzucacie te łzy, tak? Czyli te łzy się osuszają, wchodzicie w taką fajną, właśnie mocną, super energię. Dobrze, moje skorpionki, zostało nam zdrówko. Zdrówko, stopy. Stopy, moi drodzy. Stopy, łydki. Łydki. Wstawiałabym na łydki. Nie wiem, o co chodzi, ale tutaj mi się najbardziej zabrakło mi słowa. No, najbardziej widzę łydki, tak? Jeżeli chodzi, to tak troszeczkę bez brawury, chociaż nie widzę skorpionów jakoś tam za mocno pijących, znaczy balangujących typu używki i tak dalej, bo to są rozsądni ludzie. No i tutaj gardziołko, moi drodzy. Gardziołko i czakra serducha. Poza tym wchodzicie, moi drodzy, odchodzi od Was coś karmicznego, tak? Odchodzi coś karmicznego w tym tygodniu. Mamy nów trzeciego, tak? Mamy nów trzeciego, czyli... no przepraszam, nów, co ja też mówię, mamy, no dobrze, 3 czerwca mamy nów, czyli jest to trzecia karta, czyli w tym nowiu, podczas tego nowiu, czy tuż przed tym nowiem, odchodzi od Was coś bardzo, bardzo złego. Złego, co przez wiele lat, przez wiele miesięcy, przez wiele lat dusiło Was, męczyło, czyli tak naprawdę łapiecie... wypłaczecie nad tym, bo to jeszcze nie koniec, tak? Ale to od Was już odchodzi. Posłuchajcie się, czarownicy, to odchodzi od Was.
czyli bo mamy to trójeczkę, mamy szóstkę, czyli powielenie trójki, tak na rok numerologiczny, już tak powtarzałam w innych znakach, ale to odchodzi. I cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego. To wszystko, moje drogi skorpiony. Szczęścia Wam życzę. Naprawdę, przeogromnie lubię ten znak. Nawet mogę powiedzieć, że kocham, bo mam partnera spod tego znaku, ale mój mąż jest niestety bardzo mocno racjonalny, stąpa twardo po ziemi i nie... on nie wierzy w takie rzeczy. Ale uwielbia moją pasję do kart. Pozdrawiam serdecznie, drogie skorpionki. Do następnego czytania.